Berlin za sprawą międzynarodowych targów IFA co roku gości największych producentów elektroniki konsumenckiej na świecie. Nie inaczej było tym razem. Stolica Niemiec stała się miejscem debiutu telewizji UHD TV, określanej mianem następcy obecnego standardu telewizji wysokiej rozdzielczości, jakim jest Full HD. Obraz UHD TV dostarcza rozdzielczość 3840x2160 pikseli. 84-calowe telewizory obsługujące taką rozdzielczość zaprezentowały m.in. Sony, Toshiba, LG oraz Sharp. Pierwsze odbiorniki UHD TV zadebiutują jeszcze w tym roku, ale ich ceny będą oscylować w okolicach 50 tysięcy złotych. I są to optymistyczne szacunki. Tegoroczna IFA to także debiut wielu urządzeń mobilnych, począwszy od połączenia smartfona i tabletu, jakim jest Samsung Galaxy Note 2, przez nowego smartfona Jamesa Bonda, Sony Xperia T, a skończywszy na hybrydowych urządzeniach przenośnych, które łączą funkcje notebooka i tabletu. Większość z tych premier zadebiutuje wraz ze startem systemu operacyjnego Windows 8 pod koniec października tego roku. Trzeba przyznać, że ostatnia tak udana edycja berlińskiej imprezy miała miejsce w 2009 roku, kiedy producenci elektroniki stawiali na obraz 3D. Dzisiaj trzy wymiary, chociaż obecne w najnowszych telewizorach, ustępują miejsca modzie na urządzenia przenośne, które łączą możliwości komunikacyjne z rozrywkowymi, mieszcząc się w naszej kieszeni. A co do telewizorów, pozycja Full HD jest niezagrożona. Jego następca stanie się standardem dopiero za kilka lat. Możliwe nawet, że dopiero w następnej dekadzie.